Hej, cześć, witajcie moi drodzy w drugim odcinku z Wiedźmina 2, edycja rozszerzona Zabójcy Królów. Okej, tu żeśmy ostatnio skończyli, krótki 20-parominutowy odcinek, bo miało być pół godziny, ale tam powycinałem te momenty zejścia, jakby te cutscenki takie czarne. Było czarne tło, to ja je ściąłem, żeby, wiecie, skrócić czas filmu, plus jakieś cenzury, poza przekleństwami oczywiście, no, bo to takie mniejsze zło, gorsze niż takie na przykład gołe ciało. Dobra, my tutaj już zaczynamy. Tak, początek szturmu. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. What the fuck? Ale trzęsienie. Czyżby pierwsza walka? Otóż to! Zaczynamy bitwę. O, jaki szturm! Kurde, bitwa pod Grunwaldem normalnie. Jeb. A tak, bo to jest 1200 któryś rok, prawie 14 wiek. To wiecie. Dobra. Atakujemy! Jeb. Tak jest! Za Poltesta głównie! Jeb! Jeb! Wszystko już ginie! Tak! Właśnie! Nie brać tych dupków! Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy! To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość! Za mną, panowie! Za Temerię! Oh yeah! Dziękuję! Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną! Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. No co ty nie powiesz? Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Po chwałę! Ciekawe jaką. O, taką chwałę mamy teraz. Taką chwałę normalnie. O Boże. Zabrąć się do kurwy nędzy! No właśnie, co wy robicie? Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Dobre, Poltest. O, jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista. O, a więc naszym celem będzie balista, którą trzeba będzie chyba użyć. Pokonaj obrońców balisty i przygotuj machinę do wystrzału. Jasne. O kurde, trzeba uważać. Dobra, trzeba teraz tutaj interakcję bezpośrednio wykonywać. Typu parkour zejdź. O, pięknie. Dobra, bylebyśmy nie zostali trafieni. Okej. Teraz trzeba uważać. Bądź ostrożny, Geruś. O, idzie. Zabić Wiedźmina! Jeb, jakie cięcie dostał. Ło! Kurde. To było takie ślepe, wiecie. Ty. A, to jest obrona. Nie, bo ja sobie powoli przypominam, co mam naciskać, bo wiecie, ja grałem w dwójkę na Xboxie, tylko ja już wszystko zapomniałem, totalnie. O, można przeszukać oreny, zawsze coś. Oreny to przydatna rzecz dla Wiedźmina. Tam mamy kolejnych wrogów. Nie ustępować ani na krok! Pięknie dostali. Tam jeszcze mamy... Kurde, co ty robisz, Geralt? Aj, no wszystko zmarnowałeś. Nie tak jak trzeba teraz. Dobra. Pięknie. Tu mamy jeszcze jednego. Pudło. Ciebie jebać, kurde. Jak się ładnie wykrwawia. O, porządnie się wykrwawił. A i to nie było potrzebne, żeby się znowu Arda używał. Ale jest już epicko. O, mamy jakieś wzmocnienie skóry. A, to wzmocnienie ulepsza zbroję. Fajnie.
fajnie, fajnie, wszystko fajnie. Tylko ja bym sobie to zostawił, bo mi to nie potrzeba teraz. Zostawimy sobie to na późniejszą rozgrywkę. To jest prolog dopiero, a nie będziemy marnować czegoś, co było w prologu, bo jeszcze nam się to może przydać. Ale coś było tu. Nie, zdawało mi się. Dobra. Oh yeah. Jeb mu z Arda. Dobra. O kurde. Podło. Ło. Dobra. O, tego trzeba tutaj tego odepchnąć. Normalny poziom to nie jest taki łatwy. Kurde, ale mnie tu ładnie tną. Shit. Trzeba uważać. Cichutko tam. Cichutko. Wow, 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 wow. Spokojnie. A jak dostaje. I ładnie zdjęty. Teraz jeszcze tylko ten oto pan w ciężkiej zbroi. A! Fuck, mało życia, bardzo mało życia. No chodź tu, kozaku. Dobra. Znowu trzeba Arda użyć. Ło. Jest! Wykończenie! O tak! O tak! Bęc! Pięknie dostał. Okej. Okay. Ledwie żywi, ale udało się. Widzicie, czyli taki normal nam funduje poziom trudności. Szczerze, nawet epicko. Taki poziom trudności jest preferowany dla graczy. Nie dla takich nubów. Nubów, kurde, jak to się mówi. Okej, okay, dobra. Jest, możemy się już zająć naszą balistą. Okej, okay, naciskamy, naciskamy. Jep! Spamujemy, dusimy X-a. Jest, uduszony. Porządnie. No i pięknie, pięknie. Ogólnie. Okej. Okay. Kolejni wrogowie. No, ten był banalny. Tego trzeba już inaczej wykończyć. O ty. A, my też możemy się bronić przecież. Czekaj. Daj mi Arda zrobić. Jeb. O, wykończenie. Jeb. Uuuu, jak dostał. Tarcza wisi. Jeszcze ją zepchnął. O Boże. Zarąbisty bóg. Już takie bugi to widziałem w Assassin's Creed'zie, ale nie, w Wiedźminie, kurde, nie. Nie wierzę. Kręć, kręć tym, kręć. Jakbyś miał komuś, nie wiem, włosy wykręcić. Albo kark. Ale jedną ręką? Niemożliwe. Dobra. Kolejna grupa idiotów. Ten zginie. Pięknie, tego trzeba będzie tak wykończyć. O, bez problemu. Ło, ło. Patrzcie, jeszcze się obronił. O, jak mi przykro, żeś nie przeżył tego. Dobra. Już w miarę ogarnąłem sobie walkę. Więc bez problemu teraz już mi idzie walka z takimi ciulami. Okej, okay. I już wiemy co robić. Tak jest, balista gotowa. Yep! Slow motion! Podkręcający tempo gry. O, 300 expo. Bogowie są z nami! No, ciekawe jacy bogowie, od tego zacznijmy. A, tak zmieniamy sobie... Czyli to jest długi miecz stalowy.
Aha, można chować broń. Tak, wybieramy czary. No to miejmy lepiej Arda przy sobie, bo on teraz jest najlepszy, jeżeli chodzi o to. Okej, okay, idziemy sobie, idziemy. Foltas widzę, że już tam idzie. My tu stąd zmykamy, zmykamy. Aj, pięknie. Może tak sprawdzimy jeszcze tutaj, co oni tutaj takiego mają. Wiecie, takie rzeczy się potem przydadzą. Mogę najwyżej posprzedawać te rupiecie. Jeb. Dobra. Dawać mi tu fraga. Dziękuję. Poszło. Dobra, za Foltestem. Za Foltestem. Jest. Tak jest. Jak ładnie zostali skatowani. No dobra, puszczę cię, Folte, spokojnie. O. Tobornicy, porąbać na szczaby. Zbieram tylko to, co po prostu będę sobie chciał. Nie będę zbierał wszystkiego jak najęty. Dobra. O, stan gry został zapisany. Przyjemnie. Dobra. Wow. Cofka, cofka. Aj. Wow. Dajcie mi fraga, bo mi go zabierzecie. A, zabiorą mi go i tak. A, mój jest. Jak go ładnie poszatkował. To było stylowe, Geralt. Nie ma co. Walczyć to ty potrafisz. Mamy znowu jakieś ulepszenie zbroi. Jakiś pierścień. Instruktowany pierścień, srebrny pierścień, a to jest rupieć. Z nim się nic nie da zrobić. Coś jeszcze upuścili? Nic. Dobra, no idź, idź tam na górę, wspinaj się po tej drabinie. Wow, jaki szturm. O kurde, ale biedaki. Po co tam szli, idioci? I co, grozisz mi? Aha, jasne, bo się ciebie boję. Arian Lavalette, nie będzie łatwo. Jasne. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hedosz się, królu! Oj, nieładnie. Ja ci oddam za ten tekst do króla. Zasypać ich strzałami! Aha, dalej, aha. Chłopy! Za Temerię! No właśnie. Mają dobre osłony. No i co z taką? Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Już nie będzie. Przemówię mu do rozumu. A czy my jak mu przemówimy? O, możemy sobie postać. Czekajcie, chyba panel postaci. Jest, skille. Dobra, damy sobie hard ciała. Regeneracja wigoru, rzucanie sztyletem. Dajmy sobie regenerację wigoru. Przyda się. Żeby się szybciej regenerował, bo tutaj potrzebujemy tego wigoru. Aj, kurde, no. Fuck. Aj, no co ty robisz? Uniki, uniki rób. Uniki, uniki, stary. O, fuck. Unik, unik, stary. Unik, unik, dobra. A masz Zarda! Jak go zrzuciło! Jeb. Jak ładnie tamten dostał z Arda.
Jeb, walimy do końca. Pięknie. Złoiliśmy im dupska, że aż nawet nie przeżyli. Dobrze, że przynajmniej nie uciekali, bo to by byli skończeni tchórze. Mamy tutaj dropy z tych debili Ariana. Kolejny drop. O, zawsze się możemy te parę miedziaków wzbogacić. No, idziesz, idziesz tam, Arian. Boże, Geralt, co mi się pierwszy w głowie. O, lol. Spoko. Zawsze spoko. Dobra, teraz się zmierzymy z samym Arianem Lavalette. Sławny Geralt z Rivii. Dzień dobry. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Mogę kilo ziemniaków? Jednym z najlepszych szermierzy. Nie, sam jesteś ziemniak. Przekonajmy się. Łeb jak ziemniak normalnie. Twój wybór. Wasz wybór. Tak się nie bawię. Stać! Jest mój! A co jest mój? Najpierw to ja wykończę twoich żołnierzyków z kuszy. Już ich nie ma. Co wyjesz tą dupę? Jest. A! Pięknie. Stylowy kill. Dobrze, dostali. Dobra, póki co idzie mi naprawdę pięknie. Ty, ty, ty. Taki kozak z ciebie. A ten Arian to na co czeka? Pudło. O kurde. Pudło. Niech to szlak. Cicho, cicho, zaraz ja ci jem. Kurde, utrudniacie mi życie. Aj. Kurde, nieźli są. Dobra, ubity. Teraz jeszcze tylko jeden i sam Arian Lavalette. Dobrze. Nie, tego trzeba oszołomić. Dobra. Kurde, ciężko, ciężko. Wow. Czekaj, tego Ariana trzeba osłabić. Aj, pukuł mnie. Kurde no. Oh fuck. Jest. Dobra, teraz sam Arian. Może w tym wypadku zmienimy na... Czekaj. Igni to było ogień. No chodź tu. Jeb. Dostał. Firebola. Zaraz go tu przyciśniemy. Dobra. Najpierw art. A ja nie chcę tego miecza. Dawaj ten. I teraz... Jak dostaje? No i co? Teraz kozaczysz? Kurde, poddaj się. Na marne ci to. Teraz to już
Okuwienko mi zrobisz. Co, męczymy się już, co? O, rusz ten swój ruski tyłek i w końcu mnie zaatakuj, no. Dobra, trzeba go będzie i tak osłabić. Ło, stary, spokojnie. Dobra. Jest, dostał. No, zdychasz. No, wszyscy wykończeni. Nie do łajdę. Dziedzic jednego z najstarszych temerskich rodów zginął z rąk zabójcy potworów. No tak. Znak czasów. Żałujesz Ariana? Nie. Był przedstawicielem ginącego gatunku. I zdrajcą. Mów dalej. Dobra. Co ja tu mogę mówić dalej, bo ja bym wolał skończyć już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z Wiedźmina 2. Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I dalej będziemy kontynuować rozmowę z Vernonem Roche'em w trzecim odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Yo!